Są też takie, jak na przykład takie typowo gdańskie, tak? Czyli takie, które Gdańsk i wszystko, co się dzieje wokół miasta Gdańska, są centrum uwagi. Tu pani Marzena prowadzi takiego bloga. Nie wiem, czy państwo kiedyś na niego trafili. Ja na niego zachodzę sobie czasami. Tak, to jest prosty bardzo blog, ale dużo ciekawostek i można też poczytać na różne takie tematy, na które akurat tu jest Human Body tej wystawie ostatnio. Można trochę inny punkt widzenia przyjąć niż na przykład trójmiasto.pl lub inne portale dostępne. Gdańsk z dołu to jest drugi blog Bartosza. No, jak sama nazwa wskazuje, tutaj państwo się natkną na różne rzeczy związane z Gdańskiem. Ja chyba szatę graficzną ostatnio zmienił, prawda? Nie, jakiś czas temu. W każdym razie, jeśli kogoś interesują typowo gdańskie tematy, to ten blog polecam. Jak tam gdzieś widać po lewej, jest też na Facebooku i też ma tam RSS-a, jak już mówił wcześniej, innych jakby platform nie stosuje. To jakieś takie, to coś, co ja niedawno jakby znalazłem, to chyba nie istnieje za długo. Tomek Sokołowski, autor Dźwięki Trójmiasta, takie coś prowadzi. Dlatego nazwałem to, że to nowość, ale z widokami na przyszłość. Z tego, co czytałem, trochę tych rzeczy, które tam są, to wydaje mi się, że to może być coś interesującego i w przyszłości warto to poczytać. A to tutaj koleżanka Ewy, która razem pracuje z nią w biurze prezydenta do spraw promocji, to się chyba tak nazywa, fachowo, czyli Ola, prowadzi takiego bloga Moja Trawa i się zrobiła w krótkim czasie, zrobiła się bardzo aktywnym blogerem, dającym się w wiele dyskusji, również na Twitterze, o jak się kłócić, widzę, że jest post drugi od dołu. Raczej lifestyle'owy, o tak bym powiedział. Nie zajmuję się jakąś konkretną tematyką, ale raczej o życiu. Szeroko pojętym życiu, więc można poczytać. Jeśli ktoś lubi podyskutować sobie z blogerem, Ola, dobrym adresem. No i pojedziemy różnorodnie po tym, co się dzieje w trójmiejskiej blogosferze. Ten blog, jak już mówiłem, to jest w ogóle absolutna czołówka, jeśli chodzi o liczby i odsłon i tak dalej. Oczywiście, że nazwisko prawdopodobnie pomogło, ale też i jakość tego bloga jest, co by nie mówić, jak ludzie traktują na przykład tam zapatrywania swoje polityczne i tak dalej. I też tematykę, bo wielu ludzi nie interesuje ta tematyka, to ten blog jest rewelacyjnie robiony i moim zdaniem osoby, które się zajmują tego typu, przynajmniej powinny na niego raz na jakiś czas zaglądnąć, jak tak naprawdę robić. No, teksty nie są zbyt wyszukane jak dla mnie, nie znajduję radości w ich czytaniu, ale na przykład no, rewelacyjne zdjęcia. Dziewczyna jest też bardzo atrakcyjna i ładna, więc można sobie popatrzeć. Można też napisać i spróbować zrobić kampanię reklamową. O ile wiem, nie jest zbyt tanio, to już są takie stawki wciąż jednak niższe niż w tygodnikach czy w miesięcznikach, ale to już są takie, no trzeba mieć trochę środków finansowych. Ja zawodowo się również zajmuję robieniem takich kampanii reklamowych, więc powiem tylko, że nie każdą firmę stać na Make Life Easier. To jest Make Life Harder. No właśnie, a czy Make Life Harder jest blogiem? No. Wędrowali trochę, nie? Znaczy oni nie, no, oni wędrowali, byli na Facebooku, potem poszli na logo i potem widzę, że wrócili na to logo ostatnio z jakimś postem. Ale czy oni są blogiem, to trudno mi powiedzieć. Pamiętajcie, że jakby ogromną wadą Facebooka jest to, że tam się nic nie da znaleźć starszego niż 2-3 dni, tak? Jeśli nie wiemy, gdzie to widzieliśmy, a najlepiej, jeśli to nie jest zdjęcie, bo zdjęcia jeszcze jakoś się da znaleźć przez galerię i tam przesuwając w prawo czy w lewo, to wszystko, co napiszecie na Facebooku, umiera po paru dniach. Tak naprawdę on to nie istnieje. No, a blog jednak ma ten dopalacz, jakim jest Google i dlatego warto, jeśli ktoś ma fajne przemyślenia, fajne rzeczy robi, o fajnych rzeczach potrafi podyskutować, to warto, żeby to utrwalał. Ja wciąż uważam, że nie mam aż tyle do powiedzenia, żeby prowadzić bloga, więc nie prowadzę. Nie, ale tak naprawdę nie prowadzę, bo jestem leniuch pod tym względem i nie jestem niesystematyczny. Ze dwa razy zakładałem już bloga i raczej na razie chyba
chyba to odpadnie, za dużo rzeczy. Myślałem, jeśli ten blog, można go zobaczyć. Nie, nie, na blogspocie miałem już chyba z 7 lat temu, czy 8 założony, to wykasowałem go po jakimś czasie, bo 3 wpisy to wstyd. Sam uczę na szkoleniach, że lepiej takiego bloga wykasować niż... From Movie to the Kitchen, zresztą był nagroda główna blog roku 2012. Nie wiem, jak się przekłada na statystyki, ale to jest bardzo taki ciekawy blog, który łączy właśnie YouTube'ową promocję z pisaniem na blogu. O ile wiem, ma bardzo silną grupę osób, które czytają na okrągło wszystkie posty, komentują. Chyba jeden z największych fanpage'y też takich blogowych na Facebooku. Więc jakby to ludzi interesuje i ludzie chętnie się nie utożsamiają z tym blogiem. Być może jest też tak, że to jest trochę jak w świecie poezji, że większość poezji czytają też inni poeci i tylko oni podobno kupują tomiki. Być może to jest też tak, że z blogami, że jednak dużą część tej widowni blogosfery stanowią inni blogerzy, którzy piszą, komentują, czasami hejtują. Być może, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale może coś w tym może być. Co warto czytać, to już pokazywałem, właściwie nie wiem, ale też chciałem wam powiedzieć, że tutaj mniej więcej u góry też piszę, ile czasu już mniej więcej są te blogi prowadzone. A Beata Kobierowska, która prowadzi tego bloga, jest tutaj z nami. Tak? A, to miło mi bardzo. Ja mam taki pomysł, że za chwilę się będziemy pokazywali. Dobrze, tak? 3 lata? Gdzieś mniej więcej? A, czyli jakby rocznikowo trzeci rok leci, ale jeszcze nie... No to czyli w sierpniu zapraszamy na urodziny, tak? Dobra, Slow Life Marzena prowadzi na Blogspocie. Większość tych blogów jest na Blogspocie. No nie mój jakby, nie mój target, mówiąc brzydko marketingowo, ale z tego co zauważyłem, ma dość sporo takich osób, które ją czytają, komentują. Generalnie popularyzuje ideę slow foodu, slow life'u, czyli życia, w którym pośpiech staramy się wyrzucić poza nawias. To jest niemożliwe dla mnie, więc ja nie czytam nawet. Oczywiście blogów wszelkich takich, które dotyczą wypieków, gotowania jest mnóstwo i one też są bardzo popularne. Tutaj tylko kilka z nich. Ten na przykład jest jeden z tych, które dłużej już znam. I czasami trafiłem oczywiście szukając jakiegoś przepisu banalnego. Okazuje się, że większość z tych rzeczy jest dla mnie tutaj nie do zrobienia, bo wymagają jednak zbyt dużej wiedzy i umiejętności. Niemniej jeśli ktoś lubi gotować, to chyba to jest jeden z fajniejszych blogów. Nie został niestety jeszcze wyróżniony nigdy w konkursach tych tutaj blogów Gdańsk, ale ja myślę, że wcześniej lub później to nastąpi, bo też widzę, że z roku na rok coraz lepsze zdjęcia, coraz lepsza jest jakość. Jakby sama Asia, która to prowadzi, też moim zdaniem jakby taki dokonuje dużego postępu w tym, jak to robi. Bywają też takie fotoblogi, czyli opowieść snuta zdjęciami, czasami bardzo ciekawymi. Jednym z nich jest na przykład Ola Golonka, 4. rok. Z zadziwiającą dla mnie systematycznością wrzuca różnorodne zdjęcia, które i z podróży, jak i tutaj z Trójmiasta, z Gdańska. Ja lubię czasami sobie zobaczyć od czasu do czasu, co tam się ciekawego działo. Sfera, która zupełnie nie jestem w stanie powiedzieć o niej nic, a ona ma tutaj bardzo dużo przedstawicielek. To jest na przykład blog, w którym są recenzje różnych szminek, rzeczy takich, no tych panie wiedzą, ale w każdym razie to są rzeczywiste, są, zdaje się, że ma powstać YouTube, bo widzę, że tam jest znaczek po prawej, ale nie ma tego kanału na YouTubie jeszcze, więc chyba się tutaj właścicielka przymierza, no ale generalnie nie wiem, czy to też, czy to jest jakby ten blog, który taki słynął z tego, że gratisy i że recenzowany za to jest, niewiarygodnie, że można napisać taką długą recenzję na temat jednej szminki. Dla mnie niewiarygodne, ale można. I to jest, tutaj jest taki przykład, więc jeśli ktoś się tym interesuje, to polecam, bo naprawdę widać, że to ktoś fachowo do tego podchodzi i ktoś się o tym zna. 4. rok prowadzi Klaudia, też takie
kuchenne. Troszeczkę myślę, że no już nie są tak fantastyczne zdjęcia jak na poprzednich blogach, ale kto wie, może z czasem tutaj dojdzie. Ale wydaje mi się, że te przepisy są popularne i bardzo dużo ludzi, bo bardzo łatwo je znaleźć, często wypadają w Google'ach, jak się coś szuka. I też jakby po czasie się dowiedziałem, że to jest osoba z Trójmiasta, bo dopiero zauważyłem gdzieś tam na dole. Więc jak... Więc jeśli ktoś szuka takich prostych dań, tutaj są już dania, które ja jestem w stanie czasami zrobić. O tak bym powiedział. Sylwia trzeci rok prowadzi taki ze stylizacjami, jak to się fachowo nazywa. I na przykład ma tam na Facebooku, ma 1200 fanów. Więc tego typu blogi są bardzo popularne i też widziałem, że są bardzo komentowane. Czyli generalnie polega to na tym, że tam jakieś ktoś się przebiera, ma jakąś stylizację, opisuje co tam jest i jest tam sesja 10 czy 12 zdjęć zrobionych właśnie w różnych pozach. Też no, jakby nie mój klimat, ale ja wolę czasami się zgadywać, jaki budynek jest w tle. Sylwia też teraz dla Elle będzie pisała, bo widziałam, że się załapała na staż w Elle, więc to jest... To nie tylko ja zauważyłem, tak? Okay. W każdym razie są też właśnie ten blog specjalnie chciałem Państwu pokazać, dlatego że Agata Wróblewska trzeci rok go prowadzi. Maluje własne obrazy i je przez bloga wydaje mi się, że całkiem sporo ich sprzedaje, ale też opowiada jakby, dopisuje tym obrazom coś jeszcze więcej, całą historię, jaka się za nimi kryje i to wszystko można znaleźć na blogu. Wiem, że też właśnie ma parę filmików na YouTubie. Też ma bardzo dużo osób, które komentują, ma jakiś tam swój styl życia, z którym z reguły jednak kobiety tam komentują, z tego co zauważyłem, ale to jest też taki ciekawy przykład dla kogoś, kto coś innego robi poza pisaniem, tak, i szuka możliwości dodatkowej jakby promocji, czy przekonania się, czy innych ludzi to interesuje, czy w ogóle chcieliby o tym coś więcej wiedzieć.